W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów i starostów gmin subregionu radomskiego. Prezydent Andrzej Kosztowniak zaprosił samorządowców, by wspólnie omówić i wypracować jednolite stanowisko do aktualizowanej właśnie strategii rozwoju województwa mazowieckiego. To pokazuje, że wszyscy jesteśmy zainteresowani zmianą dokumentów, które są najistotniejsze dla nas jako Mazowszal i również poszczególnych gmin. Musimy wypracowywać takie dokumenty, bo one są później podstawą do możliwości pozyskiwania pieniędzy, wpisywania konkretnych inwestycji dla danych gmin na terenie gmin, powiatów czy też całego Mazowsza. Dokumenty, które są znowuż wypadkową dla tworzenia kolejnych aktualizacji, czy to państwa, czy też struktury dokumentów europejskich. Konferencja poświęcona była wypracowaniu jednolitego stanowiska samorządów subregionu radomskiego. Jak mówi prezydent Kosztowniak, zapisy strategii rozwoju województwa mazowieckiego będą rzutować na możliwości rozwojowe miasta i regionu radomskiego do 2020 roku. Należy więc podjąć wszelkie możliwe działania na rzecz poprawy sytuacji subregionu radomskiego. Ja nie kryję, że dzisiaj z jednej strony jesteśmy w 2012 roku, ale bez wątpienia myślę już o tym, jak będzie wyglądał Radom w 2020 roku. To jest moim celem, określenie dzisiaj założeń Radomia na 2020. Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje zmian zapisów strategii można zgłaszać do 28 marca. Liczy się każdy głos. Ja oczekuję tych uwag ze strony każdego mieszkańca, poszczególnych grup. Spotykam się z wieloma mniej albo bardziej formalnymi grupami, począwszy od grup biznesowych, przez grupy, które funkcjonują choćby nawet w obszarze internetu, wypowiadające się na temat strategii. Potrzebna jest nam dzisiaj szeroka dyskusja na temat tego, jak wyobrażamy sobie przyszłość naszego miasta, naszego regionu. Propozycje pierwszych uwag i wniosków do strategii już są. Jednym z najistotniejszych postulatów zgłaszanych przez władze Radomia jest uzyskanie dla subregionu radomskiego dostępu do środków z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej lub jego odpowiednika w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Wnioski i propozycje zgłoszone w toku konferencji przez zaproszonych samorządowców subregionu radomskiego staną się podstawą do opracowania przez Urząd Miejski w Radomiu wspólnego, jednolitego stanowiska, które zostanie w ramach konsultacji oficjalnie przesłane do samorządu wojewódzkiego.